To nie będzie taka typowa relacja z rajdu, bo warunki były bardzo trudne, a poza tym Paweł pojechał tam sam. Bardziej chodzi mi o to, żeby w tym filmie przedstawić Wam kolejne stowarzyszenie, które działa w okolicach Gliwic, organizuje imprezy, więc jeśli pytacie, gdzie jeździć i gdzie legalnie upalać, no to właśnie odpowiedź będzie w tym filmie. Dzisiejszy odcinek nocny to taki egzamin z orientacji w terenie. Uczestnicy, żeby dostać w ogóle współrzędne jakieś próby, muszą najpierw znaleźć sędziego, który te współrzędne rozdaje i potem po tych współrzędnych muszą poruszać się po tym poligonie i dojeżdżać do prób. Nie jest to łatwe, bo poligon jest przeogromny, jest ciemna noc, dookoła nikogo w ogóle tutaj nie ma, a do próby dojechać trzeba, a drogi są bardzo rozjeżdżone, bardzo błotniste. Ja tutaj chodzę cały czas z buta, patrola zostawiłem w ogóle bardzo daleko, hen tam w tyle, bo wklejałbym się tak samo jak inni uczestnicy. Odcinek nocny ma tutaj formę jazdy po OS-ach. Nie ma tradycyjnego zbierania pieczątek, tylko są wyznaczone trzy OS-y czasowe po taśmach, na które się dojeżdża po współrzędnych i robi się je na czas. Ja się kiedyś zgubiłem w lesie i dzisiaj też mam taki egzamin ze sprawności. Może dostanę odznakę na koniec, jak stąd wyjdę. Jest tu kto? Już, moment. Macie windę? No, mamy. Pan Boka dadzą radę? Nie wiem, próbujemy. Na razie wychodzą z auta. Weź pilot z windy, Bastek. Dobra, czekaj, trzymaj drzwi. No. I do windy i lecimy. Jak się nocka Cześć. Podoba? Bardzo fajnie. 5 minut rajdu. Już urwaliśmy wahacz, ale będziemy go naprawiać za pomocą kołka. Patent na kołek zadziała?
Oczywiście, zawsze działa. Czyli to nie pierwszy raz? Ostatnio był za mały kołek, dlatego urwaliśmy. Po prostu wymieniamy kołek. Na nowy. Teraz składamy wahacz. I przykręcamy nowy. Czekaj, bo most teraz pędzi, nie? Ten na kołku się wygina. Opuszczę go, co? Ale będzie działał. Opuszczę go. Opuść go trochę. Dobra, to ja ty celuj. Idealnie, na trzy rajdy wystarczy. Kurde, super są te nocne rajdy, ale to jest tak trudno nagrać, żeby to było widać w tej kamerze cokolwiek. Jakby te same akcje działy się zza dnia, to byłoby tak spektakularne, a niestety na tyle, na ile pozwala mi latarka, na tyle mogę nagrać. Mat Gliwice to żywa legenda polskiego offroadu, bo to stowarzyszenie organizowało pierwsze imprezy, jak mnie jeszcze nie było na świecie nawet. Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Terenowej Mat Gliwice tak naprawdę istnieje od 22 lat, a robimy w tej chwili 21 muta. Nocka z delikatnymi strachotami, rozrusznik, pasek, jakieś tam delikatne, kosmetyka. A jak wam się podoba taka jazda po taśmach na czas? Super, no. Ogólnie mówię, takie jazdy to jest coś niesamowitego, to trzeba przeżyć, nie? Żeby wiedzieć, o co chodzi. Mut rozwijał się bardzo, bardzo płynnie od jakichś tam ułazów, gazów, które tylko przyjeżdżały na łysych oponach, do, jak dzisiaj widać, samochodów najwyższych lotów, tak? Ale no, nie staramy się tego rajdu rozgłosić jakoś strasznie, bo wiadomo, ja uważam, że wszystkie rajdy w Polsce, które były wielkie, szybko poupadały. My robimy jakoś swoją robotę, ludzie, którzy tu przyjeżdżają, często znają nas i u nas myślę, że można się bardzo dużo najeździć samochodem w terenie. Pozdrawiam wszystkich widzów Terenwizji, całą ekipę Terenwizji, swojego syna Bazyla i Wincentego i moją córkę Florę, to ja, Kamil. A jak ci się rajd podoba? Świetnie, no bardzo fajnie tu jest, tu zawsze jest dużo błota, dużo wszystkiego. No ekipa fajna zawsze, organizatorzy jak zawsze trudni, bo to jest mutno, tak tacy są, tak jest. Jest fajnie. Dobra, no najdź na to. Dobra. Dobrze. Prawda? Patrol nie za ciasny na rajdy? Gdzie, jak widać. W tym roku jakoś trochę eksperymentalnie zrobiliśmy, że jest sama trasa, nie ma odcinków specjalnych. Wczoraj był ten nocny poligon, już się chyba też dał mocno we znaki ludziom. Ta nocka jednak w październiku jest chłodna, jak się tapla człowiek w błocie, to... No ale ci ludzie chyba tego chcą, oni tego oczekują. No. A staramy się sprostać zadaniu, robić tą trasę. Depta naprawdę tutaj tak z 20 osób przez 10 weekendów, żeby to ułożyć i wydaje mi się, że staramy się robić bardzo wszechstronną, uniwersalną, żeby małe, duże, średnie samochody sobie mogły poradzić. Twój pierwszy raz? No, pierwszy raz. I jak wrażenie? Ach, zajebiście, zarąbiste.
poligon Gliwicki był jakby początkowym etapem Muta, potem gdzieś dopiero po ciężkich latach próśb za no jakieś tutaj, no nie wiem, działania na terenie tej kopalni doszliśmy do tego, że możemy tu jeździć, no bo tak naprawdę było ciężko. Ciężko to załatwić, to i tak trzeba mieć zgody Głównego Urzędu Górniczego, bo jesteśmy na terenach wydobywczych. No, posiadamy obok 360 hektarów niby takiej ziemi, która jest przekazana Duromutowi i tam teoretycznie możemy robić wszystko, ale pojemność tej trasy nie zniosłaby tylko jeżdżenia tam w kółko. No. Wprawdzie Czesi jeżdżą czasami na 10 metrach kwadratowych, potrafią zrobić rajd, no ale mówię, my robimy rajd taki, żeby zadowolić ludzi, żeby jednak się najeździć, a nie stać w ogonkach do prób. I wydaje mi się, że nam się to uda. Też spaliła się wyciągarka i zablokował jedyny przejazd przez taki błotny rów. Więc zmota ominęła go górą i patrol chciał pójść w jej ślady, ale niestety no, w patrolu są jednak trochę gorsze kąty. No i teraz patrol stoi w poprzek tego rowu. Proszę bardzo, na czym polega problem tej sytuacji? No, patrol jest za ciężki, po prostu. No. Auta na penie jadą. Lekceważyli przeciwnika, wiesz? No ale... Zdarza się. Myślisz, że uda się go wyciągnąć? Jutro. Pewnie dobrym traktorem. Od wyciągarki pękła, to teraz pasy? No tak. A co teraz puści? Teraz patrol puści błoto i je opuści. Pas. No niestety tym razem pękł pas. Ale jest jakiś nowy pomysł, żeby złapać za tył patrola jakimś jeszcze jednym autem. Także może ta godzinna wklejka zakończy się zaraz sukcesem. O, chyba przegub strzelił. Komentuję tego. Już dawno tak nie ugrzązłem. Coś strasznego. Samochód zagotowany. Dobrze, że chociaż ładowanie jeszcze nam zostało. Ale bardzo ładna wklejka. Bardzo piękna. Chcieliśmy ominąć kolegę, który był wklejony, no ale niestety nie zawsze kto drogi skraca do domu wraca. Dzięki. Mocno ten offroad ewoluował przez lata? Myślę, że tak. No, na pewno zmieniły się samochody, ludzie się zmienili.
No, trudność terenu zawsze była taka sama, no, tylko te odcinki układały się jednak trochę lżejsze. No. Kiedyś mód był taki, że nawet, żeby było sprawiedliwie, plombowaliśmy wyciągarki, bo przyjeżdżały 3 samochody z wyciągarkami, reszta była tylko na kołach i trzeba było tą trasę układać tak, żeby jednak sobie te auta radziły. No. Mi się wydaje, że największą sztuką w offroadzie jest tak i ułożyć taką trasę, żeby w 95-8% przy super umiejętności kierowcy i przy dobrym sprzęcie dało się to przejechać na kołach. Tylko żeby momenty były gdzieś tam, że się trzeba kawałek podciągnąć. A wielu ludzi, uważam, organizuje rajdy takie, że są to wyścigi wyciągarek i trzeba 80% tego rajdu przejeżdżać na wyciągarce, a wydaje mi się, że to nie jest to. Bardzo często pytacie nas o miejsca i ludzi, którzy organizują imprezy w różnych miejscach w Polsce, więc teraz już wiecie, że w okolicach Gliwic działa takie stowarzyszenie, bardzo doświadczone. Proponuję wejść na stronę stowarzyszenia, żeby zapoznać się z jego, że tak powiem, zasadami, rodzajem imprez, które robią, bo to nie zawsze są takie hardkorowe rajdy dla zmotek. Są dni otwarte, na których można sobie poznać ten teren, którym się opiekują. Teraz widzę, że w grudniu będzie terenowa integracja dla choinki. To jest bardzo fajna impreza dla wszystkich terenówek, nawet tych mniej zmotanych. I to jest idealna okazja, żeby się po pierwsze spotkać, po drugie poznać z tymi ludźmi, którzy właśnie działają w tych okolicach. No a po trzecie oczywiście pomóc innym, bo terenowa integracja dla choinki to jest taka impreza ogólnopolska, w której właśnie pomagamy. Także serdecznie pozdrawiamy MUD Gliwice i życzymy kolejnych udanych imprez i kolejnych lat w błocie. Coś się zepsuło? Tak, klątwa telewizji. Na ciebie nie było, wszystko chodziło. Ta klątwa to są pomówienia. Nie. Czekam klątwa. A co, wyciągarka umarła? Tak.